Witajcie kochani, dzień dobry, bardzo miło Was widzieć po świętach. Mam nadzieję, że wypoczęliście. Było słoneczko, była ładna pogoda. Wracamy z nową energią, która będzie potrzebna, ponieważ dzieje się. Dziś będę mówić o aferze związanej z Wirtualną Polską, która brała, nie jako jedyna, ale na razie z tym związana jest największa afera, pieniądze od ziobrystów z Funduszu Sprawiedliwości. No, energia się przyda, bo sądząc po zapowiedziach choćby Romana Giertycha czy Janusza Kaczmarka, będzie jak u Hitchcocka, czyli zaczęło się od trzęsienia ziemi i napięcie będzie rosło. Dobrze, zaczynamy. 22 stycznia dziennikarka Beata Czuma napisała na Twitterze tak. W Wirtualnej Polsce pracuję od 1,5 roku. Nigdy nie napisałam artykułu dla żadnego ministra, ale widziałam, że takie teksty pojawiają się. Wszyscy widzieli. Chciałabym, żeby moja firma przyznała się do tego, co zrobiła i powiedziała przepraszam. Jej firma, czyli Wirtualna Polska, nie przyznała się do tego, co zrobiła i nie powiedziała przepraszam, natomiast Beata Czuma odeszła z Wirtualnej Polski. Tydzień wcześniej, tydzień przed tym wpisem Beaty Czumy, z tekstu Sebastiana Klauzińskiego w portalu OKO.press dowiedzieliśmy się wszyscy, że nieistniejący dziennikarz Krzysztof Suwart lub Krzysztof Major, takie było drugie alternatywnie pojawiające się nazwisko, podpisują w Wirtualnej Polsce takie teksty pochwalne na temat Zbigniewa Ziobry i jego działalności. Smaczku tym tekstom dodawał fakt, że cytowani w artykule anonimowi dziennikarze WP twierdzili, że portal nie tylko pisał teksty pochwalne o Ziobrze, ale także cenzurował teksty krytyczne o nie tylko Ziobrze, ale całym resorcie sprawiedliwości, a równocześnie na łamach Wirtualnej Polski ukazywały się teksty promujące działania ministerstwa, ukazujące nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też Towarzystwo Ubezpieczeń Link 4 i jego właściciela PZU w pozytywnym świetle. Dyrektorem marketingu w Link 4 była żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja Kotecka. Ja sama osobiście słyszałam, że Patrycja Kotecka miała zwyczaj dzwonić. Nie wiem, do kogo dzwoniła w Wirtualnej Polsce, ale dzwonić na przykład do redaktorów naczelnych, o tym jeszcze będzie dalej, i uzgadniać treści tekstów albo treści fragmentów dotyczących Zbigniewa Ziobry. Bardzo tego pilnowała. Była bardzo aktywna. Pochlebne teksty były o Ministerstwie Sprawiedliwości i Ziobrze były podpisywane jako redakcja, były podpisywane pseudonimami. Dlatego mówiłam Wam jakiś czas temu, że zwróćcie uwagę na materiały prasowe. Prasowe tutaj cudzysłów podpisywane jako redakcja albo jakimiś anonimami, bo niestety takie teksty zdarzają się nagminnie w głównych portalach, nie tylko w Wirtualnej Polsce. Zdarzają się też w Onecie i w innych portalach i moim zdaniem one zawsze są podejrzane. Zawsze tak uważałam, a teraz w świetle tego, co wyszło na jaw, przestrzegam przed tym bardziej. Oczywiście OKO.press opisało też słynne, już nie muszę Wam tego mówić dla porządku, tylko przypomnę, zebrania organizowane przez Tomasza Machałę z pracownikami Wirtualnej Polski, kiedy jako redaktor naczelny jeszcze i wiceprezes Wirtualna Polska Media mówił, że łączy nas z Ministerstwem Sprawiedliwości wiele biznesowych interesów, które z przyjemnością będę przecinał, jeśli obali to pana Piebiaka, Ziobrę, pana Wosia, ale dodawał, że nie będę demolował interesów, dlatego że wisi na tym wasza pensja, wisi na tym twoja pensja i twoja. Tak mówił ludziom Tomasz Machała. Tomasz Machała po wybuchu afery został odsunięty od stanowisk, ale i tak miękko wylądował na innym stanowisku, więc trochę to było takie przeniesienie do innej parafii. Ale nie mówię tego po to, żeby znęcać się nad Tomaszem Machałą, bo nie chodzi o jego osobę, tylko chodzi o proceder. Proceder, który nie skończył się wraz z odsunięciem i ukaraniem, tu cudzysłów, Tomasza Machały, tylko, jak widać, trwał dalej i, jak twierdzą moi informatorzy, trwa do dziś. Mam też swoich informatorów, którzy twierdzą, no właśnie, nie. Jeszcze zanim powiem, co twierdzą moi informatorzy, to powiem słowo o Krzysztofie Suwarcie, o tej postaci anonimowej, nieistniejącej, która pisała teksty wychwalające Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości
robiące reklamę. To była propaganda udająca teksty dziennikarskie. Zatwierdzał to redaktor naczelny i poprzedni, i obecny, bo przecież nie mamy wątpliwości, że o tym, co się działo w wirtualnej Polsce, musieli wiedzieć wszyscy. Oczywiście wiedzieli o tym kolejni redaktorzy naczelni, którzy zatwierdzali teksty Suwarta i świetnie wiedzieli, że taka osoba nie istnieje. Oczywiście wiedziała o tym taka osoba jak sekretarz redakcji, który puszcza teksty, koryguje i tak dalej, też wiedziała, że ta osoba nie istnieje, bo normalnie w redakcji fizycznie osoba przychodzi do sekretarza redakcji, kładzie mu na biurku tekst, sekretarz redakcji czyta ten tekst. No, Krzysztof Suwart nie istniał, więc pracownicy wirtualnej Polski każdego szczebla, od jej dziennikarzy nagradzanych grand prisami jak Jadczak, jak Michalski czy jak Patryk Słowik, moim zdaniem wszyscy musieli wiedzieć. Jest to bardzo wysoce prawdopodobne, że wiedzieli, kim jest Krzysztof Suwart. I ci sami dziennikarze, tropiący afery, demaskujący nadużycia w innych firmach, w instytucjach władzy, nie zdemaskowali grubego nadużycia w swojej firmie, co właściwie ich dyskwalifikuje z, nie powiem z zawodu dziennikarza, bo o tym powinni zdecydować widzowie, słuchacze, czytelnicy, ale na pewno kompletnie dyskwalifikuje ich wiarygodność, dlatego że nie możesz być tropicielem afer, jeśli wiesz o aferze i właściwie mógłbyś być świadkiem, a nie ujawniasz tego, chociaż chodzi o grube pieniądze, chociaż chodzi o grube afery. Co mówią moi informatorzy? Moi informatorzy mówią, i wiem to z trzech różnych źródeł, ale nie jestem dziennikarką śledczą, nie pracuję w żadnej redakcji, nie mam metod, żeby to zweryfikować. Niemniej podrzucam dziennikarzom śledczym, którzy wiem, że oglądają moje vlogi. Moi informatorzy mówią, że Krzysztof Suwart nadal pracuje w wirtualnej Polsce. Są to trzy różne osoby. Nazwisko Suwart mogło się wziąć od nazwiska żony jednego z tych trzech panów, którzy piszą jako Krzysztof Suwart. Moi informatorzy twierdzą, że są to ludzie odpowiedzialni za pozyskiwanie finansów dla wirtualnej Polski i tam trzeba szukać. W działach odpowiedzialnych za finanse i marketing. Ten proceder nadal trwa. Takie są moje informacje. Mówię to pod nazwiskiem do sprawdzenia. Do sprawdzenia, do potwierdzenia bądź zdementowania, ale ponieważ afera jest gruba, szukałabym może właśnie dziennikarzy wirtualnej Polski, którzy zechcą się zrehabilitować za swoją niewiedzę, czy też może rzekomą niewiedzę, zechcą podjąć ten temat i wreszcie wyjaśnić, co się działo. Swoją drogą zastanawiam się, jak się czują ludzie, uczciwi ludzie, przyzwoici ludzie, dziennikarze, których jest większość, w wirtualnej Polsce, no już pomijam, że mieli takie bardzo toksyczne środowisko pracy, ale jak się czują, wiedząc, że ich pensje były wypłacane z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z funduszu ukradzionego przez ministra Ziobrę ofiarom przestępstw. Jakbym się czuła, gdybym wiedziała, że pieniądze dla mnie są wypłacane z pieniędzy między innymi dla ofiar przestępstw? Myślę, że kiepsko. No jeszcze jeden argument, który chcę odpowiedzieć, który się pojawia w przestrzeni publicznej i moim zdaniem no jest rozpowszechniany przez symetrystów, którzy robili podobne rzeczy i robią, bo tak jak mówię, te procedery trwają i ja o tym Państwu wiele razy mówiłam w swoich filmach i zrobiłam nawet jeden film czy dwa, cofnijcie się, o tym, w jaki sposób PiS korumpuje media i po jakich nagłówkach, po jakich artykułach można poznać, że medium zostało kupione. PiS kupował niekoniecznie całe media, tak jak w przypadku wirtualnej Polski. No, kupował, cudzysłów oczywiście, miał takie deale i systemowe wtłaczanie kasy, tak żeby medium pisało dobrze. PiS kupował pojedynczych dziennikarzy. Czasem wystarczy kupić tak zwane punkt węzłowy, czyli nawet nikt w redakcji nie musi o tym wiedzieć, że jakaś osoba gdzieś na górze decydująca o tematach albo wpływowa opiniotwórcza jest kupiona przez PiS. I ona robi takie nagłówki, takie artykuły, taki jest wydźwięk tych artykułów, że widać, kto umie patrzeć, widzi, że to jest artykuł sponsorowany de facto. To jest oszukiwanie widzów, którzy myślą, że mają do czynienia z tekstem dziennikarskim, a mają do czynienia z tekstem propagandowym opłaconym przez Prawo i Sprawiedliwość. I w tej chwili to też się dzieje.
Ja znam osobiście redaktora naczelnego dużego portalu, wielbiciela ogórkowej zupy, który mówił, że spotyka się regularnie ze Zbigniewem Ziobrą, który mówił, że dzwoni do niego regularnie Patrycja Kotecka. Być może były to niewinne spotkania. Być może spotykał się ze Zbigniewem Ziobrą i rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą tylko dlatego, że lubił tego polityka. Chociaż pewnie jako naczelny dużego portalu nie powinien tego robić, bo jest to dziwne. Być może dzwoniła do niego Patrycja Kotecka, ponieważ go lubiła i rozmawiali sobie o kolekcjach obrazów albo o czym innym, ale warto byłoby to zbadać, bo moi drodzy, jak teraz czytam ten portal i widzę nagłówki i widzę rzeczy przekręcane tak i fakty przekręcane tak, żeby PiS wyszedł na tym dobrze i nawet jak rząd czy Koalicja Obywatelska zrobi coś bardzo dobrego, no praktycznie niekwestionowalnego, to ten portal, nawet jeśli o tym napisze, to opatrzy to jakimś tytułem w stylu, ostatnio widziałam taki tytuł, czy Kaczyński postawi Tuska przed Trybunałem Stanu, coś takiego, no myślę sobie serio. Oczywiście treść artykułu była zupełnie inna. W artykule było czymś dobrym, co robi Tusk, no ale oczywiście taki nagłówek. A wiecie, że większość ludzi czyta nagłówki. Już abstrahując, że Kaczyński nic teraz nie może, bo przegrał wybory i robienie takiego nagłówka jest bez sensu. Więc te nagłówki, tutaj was uczulam, te nagłówki, te lidy, jeżeli trafiacie na artykuły albo podpisywane właśnie anonimowo, albo jako redakcja, albo nawet jeśli są podpisywane nazwiskami, ale są takie w ogóle niepasujące do treści tekstu. Czyli tekst jest o tym, że rząd szybko i sprawnie rozlicza nadużycia poprzedniej władzy, rząd szybko i sprawnie działa, żeby wsadzić przestępców z PiS-u do więzienia, jeśli są winni, a tytuł jest w stylu, czy Kaczyński postawi Tuska przed Trybunałem Stanu, to niech się wam zapali czerwona flaga. Bo to jest tak jak na randkach, jak chodzicie na randki, mówicie, że są czerwone flagi. To jest bardzo mocna czerwona flaga. Patrzcie, jako czytelnicy, czy nagłówek jest adekwatny do tekstu, czy tytuł jest adekwatny do tekstu. Jeśli tekst jest o przekrętach PiS-u, to tytuł nie powinien być negatywny dla Tuska, dla Bodnara czy koalicji rządzącej. Coś jest nie tak. Ktoś tu próbuje manipulować. To jest bardzo częste zjawisko i widzę, że to jest jeden z podstawowych sposobów manipulowania opinią publiczną i wprowadzania jej w błąd. Zwracajcie na to uwagę. To nieważne, że Wirtualna Polska i inne, bo nie tylko Wirtualna Polska, RMF, Dziennik, Gazeta Prawna i Super Ekspres brały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości Ziobry. To tak na marginesie. Być może, mimo że teraz jest afera tylko dotycząca Wirtualnej Polski, to za chwilę rozkręcą się afery dotyczące też innych mediów, ale też trafiam na takie argumenty i moim zdaniem są to argumenty symetrystów lub ludzi, redakcji, dziennikarzy, którzy robili to samo, co Wirtualna Polska i teraz się boją, żeby to nie wyszło na jaw. Trafiam na taki skrajnie niemądry argument manipulatorski i nieprawdziwy, bo Wirtualna Polska to jest prywatne medium i oni sobie mogą robić, co chcą. Nie, to nieważne, że to jest prywatne medium. To jest nadal medium, nosi taką nazwę, udaje redakcję mediową, prasową, udaje portal internetowy i ma misję. Podlega pod prawo prasowe, ponieważ udaje, że jest organem prasowym, organem medialnym i jest zobowiązane wobec swoich czytelników, widzów, słuchaczy do misji społecznej, do rzetelności, do prawdy, do obiektywizmu i do uczciwości. Jeżeli prywatna firma pisze teksty sponsorowane, to udaje medium, a nim nie jest. To postępuje jak ojciec Rydzyk, który udaje księdza, a nie jest księdzem. Jest szczwanym, sprytnym biznesmenem działającym poza prawem i często to prawo łamiącym, albo działającym na granicy prawa, który wziął sobie przykrywkę religii, bo pod nią wygodniej robić brudne interesy. Jeżeli macie do czynienia z medium, które robi takie rzeczy jak Wirtualna Polska, to nie jest dziennikarstwo i to nie jest medium. To są ludzie, którzy pod przykrywką bycia redakcją medialną robią interesy. A to przykrycie redakcji medialnej służy im tylko do tego, żeby zdobyć zaufanie
opinii publicznej, żeby tym skuteczniej robić interesy. Nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem, rozumianym jako kontrolowanie polityków, patrzenie na ręce trzeciej władzy, czyli politykom, w waszym imieniu, w imieniu widzów, słuchaczy i czytelników. To jest oszustwo. No teraz jak się o tym dowiedziałam, to też zgoła inaczej patrzę na różne nagonki, które były na mnie, kiedy zadałam najoczywistsze i najprostsze pytanie, czy Zbigniew Ziobro jest chory. Najoczywistsze i najprostsze pytanie, które w każdym normalnym kraju zadałby każdy normalny dziennikarz w sytuacji, kiedy nagle choruje, na co 3 dni wcześniej po jego płomiennym wystąpieniu sejmowym nic nie wskazywało, polityk oskarżony o bardzo ciężkie przestępstwa, któremu grozi wieloletnie więzienie, który walczy o życie de facto w sensie politycznym i społecznym. Najoczywistsze pytanie, czy ta osoba nie kłamie, czy ta osoba nie zadała sobie trudu, żeby upozorować chorobę i przygotować grunt pod zwolnienie się od odpowiedzialności, a co najmniej PR-owo ocieplić sobie wizerunek, wzbudzić litość, współczucie opinii publicznej. Najoczywistsze pytania pod słońcem, a jednak atak. Ja wam mówiłam w filmach dotyczących tej nagonki, że lubię sobie tak obserwować i patrzeć i bardzo symptomatyczne było, kto mnie wtedy nie bronił. No nie bronili mnie na przykład dziennikarze Wirtualnej Polski, szczycący się tym, że robią hejt w internecie. W ogóle jest bardzo w ogóle ciekawe, wejdźcie sobie teraz na Twittera, na portal X i spójrzcie na dowolnego autora, nieważne czy dziennikarza, czy internautę, który skrytykuje, jak tylko się skrytykuje Wirtualną Polskę, jak tylko się powie czy napisze, że to co zrobili to był przekręt, to natychmiast się zlatuje kto? PiS-owskie, hejterskie trolle. Ja jestem na bank pewna, na bank, na 100-200%, że po tym moim vlogu też zostanę zaatakowana. Cudzymi rękami w jakimś portalu dla niepoznaki innym gdzieś albo przez jakieś konto internetowe ktoś mnie zaatakuje. Ktoś powie, że jestem znowu albo jakaś inna, czy że plagiaciara, czy że tam nie wiem co o mnie mówią, kłamczucha, zła dziennikarka, nie wiem, co, nie wiem w sumie co tam można sobie wymyślić, ale ktoś coś powie, ponieważ jak tylko się coś powie o Ziobrze, czy już w tej chwili w Wirtualnej Polsce, natychmiast się zlatują hejterskie trolle, uwaga, pisowskie trolle. Poznaję, że pisowskie, ponieważ trolle mają swoje linie programowe, przychodzi polecenie, atakujemy, nie wiem, Michalik czy kogoś innego i te trolle to robią. Mają algorytmy śledzące aktywność w sieci krytyków Ziobry, krytyków PiSu, krytyków w tej chwili Wirtualnej Polski. Wyskakuje im algorytmy, im pokazują, kto krytykuje i kto z krytykujących ma duże zasięgi. Także róbcie zasięgi, klikajcie łapka w górę, podawajcie dalej. Jak są te duże zasięgi, oni widzą, że no taka Michalik czy ktoś inny krytykuje i ma duże zasięgi, no to idzie polecenie, hejtujcie i róbcie aferę. Taka afera zresztą super przecież przykryje Wirtualną Polskę i Fundusz Sprawiedliwości. Tak działa ten mechanizm, to wam mówię. To jest kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, no bo nie ma wyjścia. Jak nie wiadomo, dlaczego coś się robi, to się robi dla pieniędzy, moi drodzy. Swoją drogą, zanim jeszcze przejdę do pieniędzy, to jestem bardzo ciekawa, bo internauci pytają i dużo się takich pytań pojawia, no, czy na przykład w związku z tak ścisłą, bliską współpracą Wirtualnej Polski, ale też RMF-u, ale też Dziennika Gazety Prawnej i Super Ekspresu z ludźmi Ziobry, którzy jak wiadomo mają teraz duże kłopoty w związku ze sprzeniewierzeniem pieniędzy, no ukradzionym, moim zdaniem, używam tego słowa ukradzione z pełną odpowiedzialnością, bo moim zdaniem to, co zrobił Ziobro z pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości, nawet gdyby nie było tych nieprawidłowości, to było po prostu okradzenie. W mojej opinii, w mojej percepcji, to było okradzenie ofiar przestępstw. Nie należało tych pieniędzy zabierać ofiarom przestępstw. No i teraz w internecie trafiam na takie pytania, czy w związku z tymi współpracami, które łączyły redakcje, tu chętnie wstawiłabym cudzysłów, z ludźmi Ziobry i taka naprawdę duża komitywa i naprawdę gruba, ścisła, bliska współpraca, która wymusza też dużą zażyłość i dużą wiedzę o swoich sprawach nawzajem. Czy na przykład były takie historie, że te portale, te firmy, te gazety przekazywały adresy IP ludziom Ziobry, adresy ludzi, którzy na forach internetowych tych mediów ostro krytykowali Ziobrę? Czy
było tak, że jak się napisało nieprzychylne dla PiS, dla Ziobry komentarz, no to ludzie mogły spotykać nieprzyjemności. Być może tak było, bo spotykam się tutaj z komentarzami, że jedna osoba pisze, że pod jednym z moich komentarzy nieprzychylnych dla PiS napisała jakaś osoba, prawdopodobnie pracownik WP, że wie, że pisze nieprzychylne komentarze dla PiS, podała nikt, jakiego używałem i groziła konsekwencjami. Czyli dlatego internauty, nie będę tutaj dla jego, nie chcę, żeby był obiektem ataków, podawać jego danych. No, dlatego internauty było jasne, że ktoś jego dane gdzieś udostępnił i ta osoba była atakowana za nieprzychylny dla Ziobry komentarz. No, nie powinno tak być w państwie prawa i nie może tak być w praworządnym państwie, no bo na tym polega wolność słowa, że krytykujemy, komentujemy. Dobra, pieniądze. No, jak prześledzimy te sukcesy finansowe wirtualnej Polski, te sprawozdania finansowe, Tomasz Wiejski o tym wspomina, ale znajdziecie to Państwo bez trudu na portalu X, no to zobaczymy, że za 2016 rok, czyli ten rok pierwszy rządów PiS, zarobili 86,5 miliona złotych. Później w 2017 roku zarobili ponad 22 miliony złotych. W 2018 roku bardzo duży skok zarobków, podwojony zysk, 46,17 miliona złotych. No i od 2019 roku zaczyna się złota era przychodów wirtualnej Polski. 71,5 miliona złotych zysku, a w 2020 roku 94,4 miliony zysku. Za 2021 rok Wirtualna Polska wykazuje zysk na poziomie 147 milionów złotych. No wtedy, przypominam, trwa pandemia, kryzys, firmy padają, ludzi nie interesują reklamy, kolorowe oblaski, tak pisze Tomasz Wiejski, ich bliscy umierają, mafia PiS wykańcza gospodarkę, trwają marsze w obronie wolnych mediów. Wirtualna Polska za rok 2002 zarabia 130 milionów złotych czystego zysku, czyli za rządów PiS od 2016 do 2020 roku Wirtualna Polska zarobiła 597 milionów złotych. Dobra kasa. Oczywiście nie jestem taka prędka w wydawaniu wyroków. Jest też drugi portal, który też najpierw tracił na rządach PiS, od 2019 roku zaczął bardzo zarabiać. Ale nie jestem taka prędka w wydawaniu wyroków. Prześledziłabym, skąd się biorą te zyski, ponieważ w czasie pandemii niektóre gazety, portale likwidowały też wielkie siedziby, szukały oszczędności, wynajmowały swoje biura, bo ludzie nie przychodzili pracować do redakcji. Być może był spadek reklam jednych firm, a mógł być wzrost reklam innych firm, na przykład farmaceutycznych. Oczywiście wszystko to powinni wziąć pod lupę profesjonaliści, księgowi, być może śledczy, jeśli są oczywiście takie podstawy. Także nie jestem tu taka prędka w ferowaniu wyroków i z tym bym się wstrzymała. Natomiast warto podawać dane do publicznej wiadomości, żeby ludzie mogli wyrobić sobie opinię. Na czym według mnie polegała największa zbrodnia wirtualnej Polski, czy SuperExpressu, czy Dziennika Gazety Prawnej, czy RMF-u? Ale mówimy dziś o wirtualnej Polsce. Ta zbrodnia dla mnie nie polegała nawet, oczywiście to jest trochę prowokacyjne stwierdzenie, bo była to zbrodnia, ale nie największa. Ta zbrodnia największa nie polegała dla mnie nawet na samym braniu kasy od Ziobry i jego ludzi. To oczywiście było skandalem. Pisanie tekstów wybielających Ziobrę i jego ludzi było skandalem, ale dla mnie największy przekręt, największy skandal polegał jednak na braku jawności. Bo gdyby Wirtualna Polska powiedziała uczciwie swoim czytelnikom, odbiorcom: słuchajcie, są ciężkie czasy, my musimy zarabiać. Spółki Skarbu Państwa dają nam reklamę. Ministerstwo Sprawiedliwości daje nam kasę z Funduszu Sprawiedliwości. My po prostu bierzemy tę kasę, bo my jesteśmy przedsięwzięciem biznesowym, ale no, musicie to wiedzieć. Chcecie, czytajcie, chcecie, nie czytajcie, chcecie, wierzcie, nie chcecie, nie wierzcie, to jest okej. Znaczy, nie jest okej branie przez dziennikarzy pieniędzy od polityków, ale powiedzmy, że jest to na tyle okej wobec widzów, że widzowie, słuchacze, czytelnicy wiedzą, o co chodzi, no i już mogą przez pryzmat tej wiedzy czytać teksty i powiedzieć: a, oni biorą kasę od Ziobry, a tu zamieszczają artykuły.
A, no, czyli ja już temu artykułowi do końca nie wierzę. No, oczywiście to, co teraz mówię, jest rozprawką i dywagacją czysto teoretyczną, no bo gdyby Wirtualna Polska poinformowała widzów, czytelników, słuchaczy o tym, co robi, to nie osiągnęłaby swojego celu, jakim był niewątpliwie cel propagandowy, czyli zrobienie dobrze, mówiąc kolokwialnie, Ziobrze i Ministerstwu Sprawiedliwości i Patrycji Koteckiej. Dlatego nie mogli tego robić jawnie, no ale tym samym jest to oszustwo. Jest to podszywanie się pod dziennikarzy, podszywanie się pod redakcję medialną, podszywanie się pod pracę dziennikarską. Przynosi to wstyd. Przynosi to wstyd tej firmie. I jest to nieuczciwe, niedobre wobec wszystkich profesjonalnych dziennikarzy, nie tylko tej firmy, ale w ogóle dziennikarzy. Słuchajcie, dziennikarze w tej chwili są grupą, która nie cieszy się prawie żadnym zaufaniem społecznym. Na początku lat 90. byliśmy, nasz zawód był na górach, w czołówkach rankingów zaufania. W tej chwili jesteśmy na samym dole. Z tego co pamiętam, to chyba nawet za politykami albo niewiele przed, co jest jakimś kompletnym i totalnym upadkiem. Po prostu. Dlaczego zawsze mówię, że ludzie powinni wiedzieć? Ano właśnie ta sytuacja pokazuje powód. Dlatego, że znając kontekst, o którym też Wam parę razy już mówiłam w moich filmach, mówiłam Wam, że sama informacja bez kontekstu jest niczym, że kontekst jest wszystkim. Znając kontekst, na przykład możecie dziś innym okiem spojrzeć na tym, na to, co się działo po pytaniach o chorobę Ziobry. Nie tylko moich, wielu ludzi potem zaczęło pytać i o tym pisać i byli obiektem ataków. Gdybyście nie wiedzieli, nie znali tych informacji, które znacie teraz o tym, że Wirtualna Polska brała kasę od ziobrystów, no to myślicie sobie, ludzie się oburzają moralnie, może mają bardziej wrażliwe serduszko niż ci cyniczni dziennikarze, którzy zadają takie nieczułe pytania, czy ten polityk nie chce uciec od odpowiedzialności, co jest zresztą banalnym, starym jak świat mechanizmem, prawie zawsze stosowanym przez duże szychy, więc i w polityce, i w biznesie, i w ogóle uniwersalnie. Ale okej, moglibyście pomyśleć, no może tam w Wirtualnej Polsce mają jakieś takie wrażliwe serduszka i współczują temu Ziobrze. No nie, nie mają wrażliwych serduszek. Jak dodacie kontekst, czyli pieniądze, no to już widzicie, że to nie chodzi o wrażliwe serduszka. No dobrze, żegnam Was. Tak wyglądają te mechanizmy. Uczulam na teksty pisane przez anonimów. Uczulam na dziwne nagłówki atakujące, nie wiem, rząd i koalicję, tam gdzie mowa jest o tym, co PiS zrobił źle. Uczulam na kontakty dziennikarzy, zwłaszcza znaczących, naczelnych, wicenaczelnych, ludzi od pozyskiwania kasy, którzy rozmawiają z Patrycją Kotecką albo politykami, bo niesie to podejrzenie, że uzgadniają teksty. Niestety czasy są teraz takie, że nie można do końca ufać mediom, ponieważ mieliśmy prawie 10 lat systemu już domykającego się takiego autorytarnego, faszystowskiego, z elementami bardzo dużymi faszyzmu i odcisnęło to swoje piętno. Duże redakcje zaczęły się już też ustawiać, żeby żyć w tym systemie. Nie oceniam tego moralnie, oceny zostawiam Państwu, natomiast mówię jak jest. Wy jako odbiorcy treści macie prawo wiedzieć, czy te treści są uczciwe i robione przez dziennikarzy, czyli ludzie, którzy chcą dojść do prawdy, dojść do istoty sprawy, patrzeć na ręce politykom w Waszym imieniu, czy to są teksty robione przez propagandystów i pracowników medialnych, którzy po prostu chcą dostać swoją pensję, a przed Wami udają niewiniątka, równocześnie Was okłamując. Warto to wiedzieć, prawda Was wyzwoli. Cytuję Biblię, wow. Dziękuję bardzo, że jesteście. Przypominam, że w tę niedzielę 7 kwietnia wszyscy moi patroni wspierający mnie na patronite.pl/Eliza Michalik, a następnie przyjęci na swoją prośbę, tak trzeba zrobić, wysłać prośbę do mojej grupy Eliza Michalik Patroni na Facebooku, zobaczą się ze mną online o 18, bo mamy spotkanie. Do zobaczenia za dni kilka.